Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Hawaj i zapraszam na kolejny przegląd wiadomości. Zapraszam. TVP stawia się w roli najgorszego brukowca. Grzeją temat, bo budzi emocje, a Ewie Kopacz należy się szacunek. Mówi w Wirtualnej Polsce były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dr Maciej Lasek. Panie, ja bym tutaj nie brnęła za daleko z tym szacunkiem do Kopaczowej. Wszyscy Kopaczową pamiętamy i ja przynajmniej nie zapomnę i tego, co ona zrobiła Polakom. Tak się wszyscy nauczyli, że a kuźwa, było, minęło, teraz mamy ją szanować, bo już niby zapomnieliśmy. Za co? No ale Wirtualna Polska nam pewnie o tym powie, zobacz. Od maja 2010 do lipca 2011 dr Lasek, dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, wchodził w skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, utworzonej właśnie do zbadania przyczyn katastrofy TU-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia. Dziś dr Lasek z niechęcią mówi o kolejnych teoriach, które przedstawia Antoni Macierewicz, a za nim reżyserka Ewa Stankiewicz. W niedzielę wieczorem TVP zaprezentowała film Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia dotyczący katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia. Telewizja przekazała, że na specjalne życzenie widzów pokaże materiał jeszcze raz w poniedziałek. Swoją drogą ta pani Stankiewicz też tak mocno się wkręciła w ten Smoleńsk, nie? Gdzieś tam czytałam, że ona uważa, że Rosjanie chodzili i dobijali żyjących. I tutaj zaczęła mi się lampka palić, czy aby wszystko na pewno jest w porządku. Największe kontrowersje wywołały zdjęcia i tak ówczesny minister zdrowia, a później premier Ewy Kopacz. W swoim filmie Stankiewicz prezentuje fotografie, które jej zdaniem zostały wykonane podczas prac w rosyjskim prosektorium po katastrofie. Kopacz pozuje na nich z Rosjanami pracującymi przy sekcjach zwłok. Ten film nie różni się niczym od dzieł Antoniego Macierewicza. Żaden z tych filmów nie odnosi się do faktów i wydarzeń, jakie miały miejsce w Smoleńsku. A dlaczego jest emitowany? Bo temat budzi emocje, jak już się okazuje, już nawet nie swoją treścią, ale opublikowanymi zdjęciami. I teraz TVP będzie grzać ten film, epatować emocjami. Telewizja Państwowa stawia się dziś w roli najgorszego brukowca. I to powiedział dr Maciej Lasek, ekspert do badań katastrof lotniczych. Proszę zwrócić tylko uwagę, o czym my w tej chwili rozmawiamy. Film miał przedstawiać rzekomo wstrząsające fakty, miał udowodnić, że były wybuchy, zamach i co? Gdzie jest reakcja MSZ? Gdzie jest premier? Gdzie jest prezydent? Co robi państwo? No nic, bo PiS woli rozmawiać o wyrwanych z kontekstu zdjęciach pani Ewy Kopacz. Nawet prokuratura kontrolowana przez Zbigniewa Ziobro ignoruje członków komisji Macierewicza i nie traktuje jego teorii poważnie. Teorii, za które polscy podatnicy zapłacili 10 milionów złotych. Albo i wielokrotnie więcej, uważa były przewodniczący PKBWL dr Maciej Lasek, broni Ewy Kopacz. Rozmawiałem z panią premier Kopacz o tamtym czasie, kiedy ona z własnej woli pojechała do Moskwy. Zapytałem ją, dlaczego pani chce tam jechać? Bo chce w jakiś sposób tym ludziom, tym rodzinom pomóc, powiedziała. Za to należy jej się szacunek. Ona opowiadała mi, co tam widziała, tego nawet nie powinno się publicznie opisywać. I teraz wyciąganie jakichś wniosków na podstawie dwóch wyjętych z kontekstu zdjęć jest po prostu niegodne i nieuczciwe, przekonuje ekspert. A co myślą o tym internauci? Zdania są podzielone na obozy PiS i PO. Jedni twierdzą, że Stankiewicz dobrze zrobiła i Ziobro powinien ją zatrudnić, bo szybciej doszło do jakichś wniosków niż komisje, które oni zwoływali, a my za to płaciliśmy. Druga strona, czyli PO, mówi o tym, że przyczepianie się do jednego zdjęcia, gdzie się uśmiecha, jest niepoważne, bo jak widać jednak tam była i pracowała z innymi. Niby normalne jest to, że w takiej sytuacji nikt normalny się nie śmieje. Sama pamiętam, że byłam w szoku, jak usłyszałam w telewizji o tym całym wydarzeniu i jakoś nie chciało mi się śmiać. Jednak wierzę, że skoro komisja do spraw ważnych i ważniejszych nie ustaliła przez tyle lat nic, absolutnie nic, a była finansowana z twoich pieniędzy, przypomnę, to świadczy albo o nieudolności tych komisji, zresztą jeszcze żadna komisja powołana przez rząd nic nie zrobiła. Może nie mogła nic zrobić, bo a. nic nie są w stanie znaleźć, b. znaleźli jednak coś, ale boją się o tym powiedzieć, c. okazało się, że to jednak nie Rosjanie. Tylko kto? Jakieś powody być muszą. No ja nie wierzę, że nie.
No świetnie się dzieje w Polsce, jakby nie było. Kopaczowa rzucała kamieniami w dinozaury, dlatego pewnie jej nie szło pilnowanie zwłok, tylko z ruskimi do zdjęć pozowała. A sędzia Tuleja może zostać zatrzymany. Zatrzymany, bo jak podaje Interia, w środę zostanie rozpoznany wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie warszawskiego sędziego Igora Tulei do prokuratury. Sprawą zajmie się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Posiedzenie w tej sprawie ma rozpocząć się o godzinie 12. Będzie ją prowadził sędzia Adam Roch. Jeżeli sąd postanowi przeprowadzić posiedzenie lub ogłosić orzeczenie końcowe publicznie, to posiedzenie lub jego część będzie transmitowana w wyznaczonych oczywiście pomieszczeniach do tego Sądu Najwyższego. Przekazano niedawno to w informacji na stronie sądu. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Sądu Najwyższego w połowie marca. Prokuratura Krajowa informowała wtedy, że w związku z tym, iż sędzia Tuleja po raz trzeci mimo prawnego obowiązku nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych PK wystąpi do Izby Dyscyplinarnej o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. Prokuratura zamierza przesłuchać warszawskiego sędziego i postawić mu zarzuty w sprawie bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego. W listopadzie ubiegłego roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu. Prokuratura wskazywała w marcu, że zanim zdecyduje o zatrzymaniu sędziego, musi uzyskać zgodę Sądu Najwyższego. Sędzia Igor T. może uniknąć zatrzymania, jeśli dobrowolnie stawi się w prokuraturze, a nie na spotkaniach z dziennikarzami przed jej siedzibą. Śledczy zwrócili uwagę, że sędzia wzywany na przesłuchanie trzykrotnie, na 18 i 10 lutego oraz na 12 marca, za każdym razem pojawiał się nie w prokuraturze, lecz przed jej budynkiem, gdzie w obecności dziennikarzy wygłaszał deklaracje o wydźwięku politycznym. Ostentacyjne lekceważenie prawa jest szczególnie naganne w przypadku osoby piastującej urząd sędziego, która ma świadomość swoich procesowych obowiązków, argumentowała prokuratura. Sędzia Tuleja konsekwentnie odmawia stawienia się w prokuraturze, podkreśla, że nie uznaje Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu oraz ważności decyzji podjętych przez tę izbę. Chyba Unia też. W marcu podczas pikiety solidarnościowej przed budynkiem prokuratury Tuleja zapowiedział, że nie stawi się przed śledczymi. Nie stawiłem się dwa razy, dzisiaj jestem pod budynkiem i nie będę brał udziału w tej nielegalnej czynności. Zapowiadam, że nigdy dobrowolnie nie będę uczestniczył w przesłuchaniu związanym z tą sprawą. Mówił do kilkudziesięciu uczestników demonstracji. W poniedziałek poinformowano, że udział w postępowaniu w sprawie w wyniku o doprowadzenie sędziego Tulei zgłosiła Naczelna Rada Adwokacka. Interes wymiaru sprawiedliwości wymaga, by postępowanie sądowe wywołane wnioskiem prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Sądu Powszechnego RP toczyło się w warunkach, które pozwolą na określenie, jakiego procesu tego rzetelnego, wnikliwego i obiektywnego zaznaczono w uchwale Prezydium NRA. Po tym, gdy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu i zdecydowała o zawieszeniu go w czynnościach służbowych, chyba tak, i obniżeniu o 25% uposażenia, sędzia Tuleja został odsunięty od orzekania, a rozpoznawane przez niego sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostały zdjęte z wokandy. Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie i uwaga, oni podejrzewają, możliwe, że tak było, no to ciach, sędziemu zabierają immunitet. No to trochę nie gra. No ale było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo w sprawie obrad Sejmu w sali kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. No, przechlapane, skoro twoim zwierzchnikiem jest i w sumie oskarżycielem z drugiej strony jeden człowiek, to nie wiem, co tutaj w tej sytuacji mam radzić. Uważam, że jeśli istnieje podejrzenie, a nie jest to faktem, nie powinno się sędziemu odbierać immunitetu, bo w takiej sytuacji, jaką my mamy w Polsce, bo my mamy w Polsce taką sytuację, dość kuźwa zarąbiście nietypową, że jeden człowiek stoi i nad prokuraturą, i nad sędziami. Więc w takim wypadku, bez znacznych dowodów, bez udowodnionej winy, nie powinno się zabierać chyba tego immunitetu, nie? Że, bo podejrzenie można mieć zawsze.
Z każdym. Ale to nie oznacza, że on jest winny. Ja go podejrzewam. Ale jak to w Polsce bywa, nie zawsze jest kolorowo. Nie dla każdego jest kolorowo. Dla niektórych jest kolorowo. No nic, żegnam robaczki, do zobaczenia jutro o 19:00, mam nadzieję, że będziecie. Tajemne słowo na dziś to absurd. Także każdy absurd otrzyma ode mnie serducho. Zapraszam jutro o 19:00, nie zapomnij o łapce, słupku, komentarzu, słoniu na złotym łańcuchu koniecznie i pamiętaj, że 30 sekund reklamy ratuje życie jednego jednorożca. Buziam, pa!